Inicjatywa wychodzi zawsze od młodzieży. To Szkolna Grupa Praw Człowieka inicjuje taką akcję rokrocznie w akcie solidarności z młodzieżą, która jest innej orientacji, a która niestety ciągle jakby nie czuje się pewnie w naszym kraju. Jest to bardzo ważne dla wychowania przyszłego pokolenia, ponieważ mówimy tutaj o akceptacji różnorodności i to jest bardzo ważne, żeby dorośli dostrzegali różnorodność i w różnorodności widzieli siłę, coś, czego się uczymy, a nie jakąś inność, którą należy potępiać. Jeżeli my jako szkoły nie nauczymy tego młodzieży, że różnorodność jest naszą wartością, to wychowamy społeczeństwo, które nie będzie tego cenić, a to jest nie taki mamy cel. To znaczy, nie miałam żadnych odpowiedzi zwrotnych. Generalnie młodzież nasza jest przyzwyczajona, że na różnorodności budujemy, więc nie było żadnych informacji zwrotnych, ani negatywnych, ani pozytywnych. I myślę, że to jest fajne, tak? Że traktujemy to jako rzecz, która jest normalna. No, pozytywnym skutkiem jest to, że na pewno jesteśmy postrzegani jako szkoła bezpieczna. To, że jesteśmy wpisani, właśnie wygraliśmy w rankingu, mamy 8 miejsce w Polsce, to znaczy, że młodzież nas tak postrzega, że można tutaj wyrażać siebie i nie będzie się z tego powodu miało jakiś tam no negatywnych następstw, tak? My generalnie w naszej szkole dzielimy ludzi na tych, którzy czynią dobro i ci, którzy nie działają jakby dla dobra i to myślę jest ważne. Ja myślę, że działalność posła Kowalskiego w ogóle nie była adresowana do mnie, bo gdyby pan poseł Kowalski chciał ze mną rozmawiać, to byśmy rozmawiali. Natomiast poseł przychodził, załatwiał chyba swoje interesy, bo przychodził pod szkołę, nagrywał materiał na przykład w sobotę o 8 rano albo w piątek o 19, gdzie nie było w szkole ani nikogo, więc myślę, że tu nie chodziło o jakiekolwiek porozumienie w jakiejkolwiek sprawie, tylko o wysłanie w świat jakiegoś przekazu. Znaczy, wiecie Państwo, funkcjonuje w mediach materiał, gdzie stoi poseł Kowalski pod moją szkołą razem z rodzicem i rodzic się wypowiada, ja jako rodzic protestuję. Natomiast ja sobie tego rodzica sprawdziłam. Być może jest to jakiś rodzic, ale nie jest to rodzic ucznia mojej szkoły. Więc to jest, wie Pani, manipulacja pewnego rodzaju i trzeba takie rzeczy dostrzegać i trzeba o takich rzeczach mówić. Ja nie wiem, pan, który się wypowiadał jako rodzic obok posła Kowalskiego na pewno nie jest rodzicem ucznia mojej szkoły. Ja w ogóle nikogo nie namawiam. Ja jestem dyrektorką mojej szkoły i odpowiadam za moją szkołę i robię wszystko, żeby dzieci w mojej szkole czuły się bezpiecznie. I to jest, myślę, że dla nas ważne. Budowanie na bezpieczeństwie dzieci. Tęczowy piątek to jest nasza tradycja już od kilku lat. To jest zawsze inicjatywa uczniowska. Z racji, że w naszej szkole funkcjonuje Szkolna Grupa Praw Człowieka, to wpisana jest ta impreza w zasadzie w działalność tejże grupy. No i przede wszystkim ona ma charakter informacyjny. Tak? Czyli przede wszystkim uczniowie przygotowują różnego rodzaju gadżety związane właśnie ze środowiskiem LGBTQ+. Są to jakieś przypinki, są to różnego rodzaju ulotki informacyjne, w zależności oczywiście od tego, jaki przybiera charakter dany piątek. Również uczniowie rozklejają plakaty i organizują takie stoisko informacyjne również tutaj na parterze naszej szkoły, gdzie starają się jakby zwrócić uwagę na osoby, które należą do tej społeczności. Powiem tak, uczniowie na pewno przywiązują wielką wagę do tego wydarzenia, bo co roku, kiedy spotykamy się na takim spotkaniu organizacyjnym szkolnej grupy, to zawsze jest pytanie, czy tym roku organizujemy tęczowy piątek. Myślę, że to wynika również z tego faktu, że młodzi ludzie mają świadomość o tym, że wokół nich są takie osoby i że trzeba je wspierać. Z tego czasu nawet została taka nieformalna kiedyś grupa powołana przez uczniów, nazwana nieformalną grupą wsparcia. Między innymi z tego powodu później mieliśmy kłopoty z jednym z posłów, więc myślę, że coraz bardziej wzrasta świadomość wśród młodych ludzi, że
takie osoby, które należą do społeczności LGBTQ+, potrzebują ich szczególnego wsparcia. Poza tym też chcą się pokazać po prostu w tym dniu. Raczej w naszej szkole nie mamy takich sytuacji. Myślę, że to jest efekt chociażby przepracowanych lat tutaj. To ich wypada wspomnieć panią profesor Marzannę Pogorzelską, która ma dosyć istotny wkład właśnie w chociażby budowanie szacunku i tolerancji, dzisiaj pracującą na uczelni, więc mamy wieloletnie tradycje, które jakby pozwalały na to, ażeby szkoła stawała się coraz bardziej otwarta.